Witam was serdecznie, doktor Zielonka z ciemnej nocy. Wracam właśnie do domu, o kurczę, talerze mi podskakują. Słuchajcie, byłem właśnie na siłownia i wpadła mi taka rzecz do głowy. Po prostu bardzo często, nie wiem, jak chodzicie sami na siłownię, to wiecie, że bardzo często jest tak, że nie macie na przykład motywacji, jak idziecie, albo czujecie się fatalnie, albo nie wiem, no po prostu coś jest po prostu nie tak, jak ćwiczycie. I co, jak to po prostu zmienić? Jeżeli po prostu nie potraficie tego zmienić przez jakieś 10-15 minut bycia na siłowni, to po prostu idźcie do domu. Naprawdę polecam wam pójście do domu, bo naprawdę nie męczcie się na siłowni bez mentalnego zaangażowania na siłowni. Na siłowni naprawdę musicie dawać sobie dobry wycisk i słuchajcie, lepiej żeby to było 20 do 30 minut, aniżeli jakiś bezsensowny trening przez półtorej godziny, w ogóle nie bycie w ogóle niezaangażowanym umysłowo w to, co robicie i jak ćwiczycie. Więc bardzo, bardzo ważna rzecz, żebyście byli zaangażowani umysłowo. A co ja mam na myśli pod tym pojęciem zaangażowani umysłowo? No po prostu, żebyście byli w czasie teraźniejszym. Czyli tylko i wyłącznie, żeby wasza głowa, wasz umysł, wasza świadomość była w tym momencie tylko i wyłącznie na siłowni. Jeżeli myślicie o swojej dziewczynie, albo o jakichś problemach w pracy, albo o tym, co macie na obiad, albo obojętnie co, to po prostu musicie zbić tą myśl. A najlepiej jak to zrobić po prostu, żeby wybić się po prostu z tego jakoś, żeby wyjść ze swojej świadomości, ze swojego po prostu mózgu. Jak to najlepiej zrobić? Najlepiej przypierdolić muzykę jak najgłośniej, żeby zabiła wasze myśli. To jest jedna rzecz, którą możecie zrobić i po prostu chyba jedyna rzecz, jaką możecie zrobić. Jeżeli macie partnera, ćwiczycie z kimś, to przestańcie pierdolić, przestańcie gadać o dupie Maryny, bo to bardzo często wytrąca nasz umysł z jakiejś tam równowagi, z tego, że po prostu jesteśmy w tym czasie teraźniejszym. Czyli be in the present, czyli bardzo to jest ważne. To jest też ważne, to jest jakaś, to można powiedzieć, że siłownia, czy obejmie jakieś ćwiczenia, jest to formą medytacji. Dlaczego ja tak mówię, że jest to forma medytacji? Ponieważ po prostu jesteśmy w czasie teraźniejszym i nie mamy żadnej myśli, albo bardzo często jesteś naprawdę zaangażowany, to naprawdę nie możesz mieć ani jednej myśli. Tak, może się zdarzyć, że masz myśli jakieś, ale to tylko i wyłącznie z tego powodu, że po prostu jesteś jakiś zestresowany, albo masz naładowane tyle bzdur w głowie, że po prostu wszystko skacze i się mieli i rasuje, więc traktujcie siłownię jako takie mentalne odprężenie. To nie jest tylko fizyczna sprawa. Sami widzicie, jak lepiej wam umysł funkcjonuje z tego powodu, jak po prostu pójdziecie na siłownię. Sami możecie zobaczyć sobie, jakie potężne są różnice po prostu w tym, jak się czujecie. Pamiętacie, jak chodzicie rano na siłownię. Ja nie chodzę teraz rano na siłownię ćwiczyć, ale zmienię sobie troszeczkę grafik, jak się będę troszeczkę wcześniej budził. To bardzo fajnie nam dzień idzie, po prostu mam więcej energii, czujemy się zajebiście. Ja na przykład czuję się taki za bardzo nierozgrzany i dla mnie na przykład rozgrzewka musi trwać o wiele dłużej rano, aniżeli na przykład, nie wiem, pod wieczór. Nie mówię, że w nocy czy wieczorem, ale pod wieczór, więc bardzo ważna sprawa. Jeszcze raz wracam do tego, żebyście naprawdę byli zaangażowani mentalnie w to, co robicie, bo inaczej po prostu to ćwiczenie nie ma sensu. Sam tak ćwiczę czasami, od czasu do czasu. Naprawdę jak się stresu dużo nabierze, no to w ogóle po prostu
wywalić z tej siłowni, albo jest jeszcze dobra metoda, nawet jeżeli nie lubicie cardio, cardio jest też świetną metodą zbicia po prostu tych myśli z głowy i po prostu nawet jak nie chcecie ćwiczyć ciężarami, co Wam bardzo, bardzo gorąco polecam, krótkie treningi z ciężarami robią o wiele, wiele więcej dobrego, aniżeli jakieś godziny, półtora godzinne kluchy tak zwane treningowe. Ale nie będę tutaj wchodził do treningu. Trening omówimy sobie kiedyś indziej. Kiedyś indziej, kurczę, jakoś to dziwnie to brzmi, to słownictwo. Ale pamiętajcie, zaangażowanie mentalne, jeżeli nie jesteście zaangażowani mentalnie, ciało wasze nie wyciągniecie tyle z tego treningu, nie wyciągniecie prawie nic z tego treningu. Pamiętajcie, zobaczcie sobie filmy Arnolda, jak Arnold opowiada o tym, że ćwiczenie jest jak orgazm. Oczywiście jest w pewnym sensie, bo jeżeli jesteś in present moment, jeżeli jesteś, żyjesz w teraźniejszości większość czasu, to naprawdę tak się człowiek zajebiście czuje i to tylko się nie odnosi do siłowni, bo siłownia jest fajnym takim pierwszym etapem, możliwe pierwszym, nie wiem czy pierwszym, czy obojętnie jakim dla każdego, ale jest takim etapem, który możecie zobaczyć, jak właśnie to wygląda, jeżeli włożymy się w teraźniejszość. Więc chyba na tyle, o ile i żegnam Was, nie wiem jak to w ogóle wyszło, w ciemności się tutaj nagrywam, ale do zobaczenia w następnego vloga. Na razie, hejka.